Tylko gra w piki daje wyniki. Pani Róża wydała radosny okrzyk, troszkę bezsensowny, bo razem z Lilą zalicytowały szlemika treflowego. Pozostawiła przyjaciółkę na placu boju i popędziła do telewizora posłuchać, jak minister obrony narodowej swoim kojącym głosem, z nieskazitelną wymową odpiera jakieś ataki ze strony dwóch polityków opozycji. Lila, zgrzytając zębami, przystąpiła do rozgrywki i mierzwiąc ogniste włosy na głowie. Ostatecznie ugrała swoje. Ponieważ zanosiło się na to, że i tak przerżnął partię, ogłosiła przerwę na posiłek regeneracyjny i poszła do kuchni doprawiać sałatkę. Mam dla ciebie adwokata, maryszko, oznajmił Noel, rozpierając się w krześle. O, bardzo ci dziękuję, mój drogi. Maria zastanawiała się, jak najuprzejmiej wyrazić to, co musiała powiedzieć. Ech, co tu owijać w bawełnę? Tylko widzisz, strasznie cię przepraszam. Ja niespecjalnie lubię adwokata? Noel wyglądał na zdziwionego. No tak, bo on jest dla mnie za słodki i tak się ciągnie. Zatrzęsło nią lekko na wspomnienie z nienawidzonej pociągłej konsystencji i tego jajecznego zapachu, którego nienawidziła. Noelem też zatrzęsło, ale jakby co innego. Nie przyniosłem ci likieru, moja przyjaciółko. Sam tego świństwa nie biorę do ust. Przepraszam was, dziewczynki, jeśli lubicie, a ja ranię wasze uczucia. Maryszko, podobno chcesz się rozwieść i do tego potrzebujesz adwokata, mecenasa, prawnika, papugi, tak to się w Polsce mówi? Tylko w niektórych kręgach, roześmiała się z kolei Maria. Wasz notariusz ci coś znalazł? Młodszego kolegę własnego ojca, który dla odmiany jest sędzią. Masz tu, kochana, wszystko zapisane, znaczy telefon, zadzwoń i powołaj się na pana sędziego Brańskiego. I rozwódź się na zdrowie. Ja ci życzę szczęścia, jak wiesz, niezależnie od okoliczności. Ty chyba wszystkim życzysz szczęścia. Róża oderwała się od telewizora, bo z ekranu znikł jej ukochany minister. Mogła więc wrócić do grona przytomnych. Nowoczesne wcielenie świętego Mikołaja. A może świętego Franciszka Zasyżu? On też lubił wszystkie stworzonka. Ja mam swojego świętego Patryka. – oświadczył Noel. – Ale to, że lubię wszystkie stworzonka z ludzkimi włącznie, to taka moja taktyka życiowa. Lepiej się z tym czuję. Pomyślcie same, moje piękne kobiety, w ten sposób otaczają mnie wyłącznie ludzie, których lubię. – Nie wiem, jak się takie rozumowanie nazywa w filozofii – zaczęła Maria, ale nie dane jej było skończyć. – Ja je nazywam chachmęceniem – odrzekła Lila. Macie tu sałatkę śmietnikową, Marysia mi poradziła. Nawrzucałam do kuskusu, co popadnie. Groszek, papryka, stary kurczak, ogórek kiszony, pietruszka zielona, cebulka, nie pamiętam co jeszcze, może nie umrzecie. Uczę makarona podawać łapę, oznajmił pan Stefan, kiedy następnego dnia Maria z dwiema torbami zakupów pojawiła się na Rugiańskiej. Chcę, żeby panią witał godnie, nie tylko za pomocą kręcenia tyłkiem. I jak wam idzie? Maria rzuciła zakupy na kuchenny stół i spojrzała na makarona za wzięcie kręcącego tyłkiem u jej stóp. Nie najlepiej. On nawet pojmuje o co mi chodzi i próbuje to wykonać, ale chyba jest za długi i się przewraca. Może symuluje niemożność z lenistwa. A jakby tak na siedząco. Rozjeżdża się. Maria zaczęła wypakowywać świeże bułeczki i całe mnóstwo innych apetycznych produktów, po które specjalnie zbaczała na niebuszewski rynek. Chlebodawca porzucił nieskuteczną edukację makarona i przyglądał się jej z przyjemnością. Mam sprawę, rzuciła wstawiając mleko do lodówki. Panie Stefanie, odpuściłby mi pan jeden dzień w tygodniu? Nie, odrzekł natychmiast tonem rozkapryszonego dziecka, ale w oczach miał autentyczny niepokój. Mareszko, dlaczego? Wydawało mi się, że zaniechała pani obrzydliwej myśli o porzucaniu, nie więc o co chodzi? O dobry uczynek. Jestem za stary na dobre uczynki. Ale to nie pan ma go wykonać. A kto? Fizycznie ja, ale za pieniądze jednego mojego znajomego. Co pan woli dzisiaj? Mogą być jajka różne, parówki, owsianka, kanapki. Jajka na bekonie, smażone śledzie, fasola i cynaderki burknął. Angielski model. Myślałem ostatnio o popełnieniu samobójstwa. No, jakby pan to wszystko zjadł na jeden raz, to mogłoby panu wyjść. Zrobię jajka na boczku, a resztę delikatnie bułeczka, serek, masło świeże, mam. Wie pan, znalazłam na prawo brzeżu taki sklep z wiejskim żarciem. To masło pachnie jak masło. Niech pani robi, westchnął niedoszły samobójca. Ja nakryję. Tak się ostatnio między nimi utarło, kiedy Marja szykowała śniadanie. Pan i pies zajmowali się stolikiem na balkonie. Maria wstawiła tam trochę doniczek z kwitnącymi palargoniami, cieszącymi tradycyjnym wdziękiem, wielką donicę z małym klonem palmowym o czerwonych liściach, trochę bluszczy traf i trafi, zamieniła miejski balkon w kwietną oazę. Jeśli tylko słońce nie prażyło zbyt mocno albo nie lał deszcz, pan Stefan przesiadywał tam z upodobaniem, czytając książki lub przyglądając się swojej gosposi krzątającej się po domu. Usiedli teraz przy zastawionym stoliku i dobrali się do owych jajek od prawdziwej kury i bułek z masłem pachnącym jak masło. Dopiero przy deserowej kawie pan Stefan zażądał szczegółów wiadomej sprawy. Tak to właśnie określił z lekkim obrzydzeniem wiadoma sprawa. Pewnie i tak pani zrobi, co będzie chciała, ale niech mi się chociaż wydaje, że mam jakiś wpływ na bieg zdarzeń. Kiedy to naprawdę taka sytuacja, że warto pomóc? Mam takiego znajomego, marinero. On sam tak mówi o sobie. Z Morza Północnego. A on z kolei ma koleżankę szkolną z zanikiem mięśni. Przyjaźnią się od liceum. Tam w domu się nie przelewa matce tej dziewczyny ostatnio nawalił kręgosłup. Przydałabym im się chociaż raz w tygodniu. Ten mój znajomy chce mi normalnie płacić, moją zwykłą stawkę. Mówi, że to nie moja przyjaciółka, tylko jego, a jego stać na taki prezent. Ona ma psa asystenta. Ma pan pojęcie? Golden Retrievera. Na pewno pan zna. Śliczne zwierzaki to są. Umówiłam się, że jeśli pan się zgodzi, to w sobotę pójdziemy tam na rekonesans. Pan Stefan miał dziwną minę. Nie smakowały panu jajka? J jajka smakowały, maryszko. A jak się nazywa pani znajomy? Paweł, ale nie wiem jak na nazwisko. Poznałam go u Saszy Winogradowa. A jak nazywa się dziewczyna? Zanikająca Lucy, to znaczy ma taką ksywkę. Zna ich pan? Pan Stefan wstał bez słowa i poszedł do pokoju pełniącego funkcję biblioteki i umeblowanego niemal wyłącznie regałami na książki. Pogrzebał wśród znajdujących się tam albumów, ze zdjęciami wyciągnął jedno i przeniósł je Marii na balkon. Twarz podrabianego jego tachu widniała na fotce w całej krasie razem z uśmiechem i dołeczkami, na tle jakiejś nieostrej zieleni. On się nazywa Buszkiewicz-Mareszko. Pamiętam tę jego koleżankę. Biegali do niej całą paczką i uczyli się razem. Całkiem słusznie chcę teraz spłacić choć część tego, czym ich wtedy karmiła jej mama. Ta kobieta musiała wydawać fortunę na młodych trudniów. E. Nie byli to tacy znowu trudni, skoro pracowali tam razem naukowo. Chyba nie byli, tak mi się powiedziało. Mareszko kawa nam wystygła i obecnie jest trująca. Zróbmy sobie świeżą i opowie mi pani, co porabia mój syn. Z adwokatem, którego polecił notariusz Jerzy Brański, ustami swego przyjaciela Noela Harta, Maria umówiła się na 17.30. Odnalazła jego nazwisko wśród wielu na starej kamienicy przy Wojska Polskiego i punktualnie o pół do szóstej, zaanonsowana przez leciwą, siekierowatą i bardzo elegancką sekretarkę, wchodziła do gabinetu mecenasa Maurycego Lufta. Mecenas podniósł się na jej widok i ukłonił z tą staroświecką gracją, istniejącą jeszcze wciąż wśród przedstawicieli niektórych zawodów. On sam, mężczyzna około pięćdziesiątki, z tolerancją do pięciu lat w obie strony, miał wygląd profesjonalnie godny i budzący zaufanie. Maria odniosła wrażenie, że już go gdzieś kiedyś widziała. Dzień dobry, pani mecenasie, nazywam się Maria Strachocińska. Kłaniam się pani, wiem, pamiętam, mój szanowny kolega, pan sędzia Brański, dzwonił do mnie. Proszę usiąść, może ma pani ochotę na kawę? Z przyjemnością. Skąd ona zna tego faceta? Facet giął się w ukłonach, ale nie obrzydliwie przesadnych. W sumie wydał się jej sympatycznym człowiekiem. Bardzo dobrze. O wiele przyjemniej jest opowiadać o swoich traumatycznych przeżyciach komuś miłemu, nawet jeśli to tylko zawodowa poza. Ale przyjaciel sędziego, który jest ojcem notariusza, który jest przyjacielem Noela Harta, wcale niekoniecznie musi być sztuczny w tym względzie. A jednak Maria w pewnym momencie poczuła się nieswojo. I nie wiem, czy pan sędzia mówił o co chodzi? Wspominał o rozwodzie. Tak, chciałabym się rozwieść. Trochę się pani denerwuje, widzę to naprawdę nie trzeba. Może zanim zacznę rzucać w panią różnymi przerażającymi prawniczymi terminami, pani mi po prostu opowie co i jak. Skąd taka poważna decyzja z pewnością niełatwa i czy na pewno nieodwołalna? Maria sprężyła się w sobie i opowiedziała prawnikowi swoją niedługą, ale niewątpliwie dramatyczną historię. Słuchał uważnie od czasu do czasu, wpisując do Notesu jakiś nieczytelny bazgroł. Nie okazał tego, ale spodobała mu się ta klientka. Rzeczowa, inteligentna, w najmniejszym stopniu niehisteryczka. Jeśli to, co mówi, jest prawdą, Założenie, że mogłoby nie być uczynił wyłącznie z nawyku niedowierzania nawet najsympatyczniejszym klientom, to z pomocą kwitów ze szpitala w Gerardowie i zeznań tego lekarza da się ją rozwieść w miarę bezboleśnie. No, a teraz od kilku miesięcy jestem tutaj. Pracowałam jako gosposia u jednych państwa, a teraz u samotnego starszego pana. Tu ugryzła się w język, bo przecież u jednych i drugich pracowała na czarno, ale adwokat nawet okiem nie mrugnął. Rozumiem powiedział. Dla porządku spytam, czy pani zdaniem w grę wchodzi pogodzenie z małżonkiem. Nie, brzmiała krótka odpowiedź. W końcu uderzył panią tylko raz. Tu adwokat poskrobał się piórem w koniec nosa. Minę miał niewinną, ale spoglądał na Marię spod oka. Zrozumiała i uśmiechnęła się. O jeden raz za dużo. Straciłam do niego zaufanie. Skoro jest w ogóle zdolny do uderzenia kobiety, panie mecenasie, to... Może jakoś egzaltowanie zabrzmieć, ale ja go już nie kocham. I nie mogłabym pokochać. I nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy razem żyć. To nie jest człowiek, za którego wychodziłam za mąż. Być może tamtego w ogóle nigdy nie było, a mój Alex od początku grał kochającego męża, a potem mu się znudziło. Powiem panu coś. Nie chcę tego nawet sprawdzać. Nienawidzę przemocy, nienawidzę presji, nienawidzę hipokryzji. Jedynym rozsądnym wyjściem jest rozwód. A co z majątkiem? Ten loft pod Żyrardowem należał do was obojga, więc w zasadzie powinno się go wycenić, sprzedać i podzielić. Ewentualnie mąż winien panią spłacić. To będą prawdopodobnie wcale przyzwoite pieniądze. Wspominałam panu, że wypłaciłam sobie honorarium za pracę domową. Mam w nosie loft i wspólnotę małżeńską. Gdybym wzięła od niego jakieś pieniądze, to by się całe życie ze mną wlokło, pomylone małżeństwo, a tak? Będę je traktowała jako wyjątkowo nieudaną pracę u gościa pod tytułem Alex Strachociński. Było, minęło, nie ma o czym mówić. Rozumiem, rzekł ponownie mecenas Luft. Rozumiem i szanuję pani decyzję. Pani Mario nie chce być hura optymistą, ale mam wrażenie, że nie będziemy mieli kłopotów z tym rozwodem. Bardzo się cieszę. A czy możemy tak się umówić, że jeśli to nie będzie absolutnie konieczne, to ja z nim w ogóle nie będę się kontaktować? Tak, możemy tak zrobić. Jadąc na Panieńską do Saszy i Pawła, Maria czuła się, jakby była o połowę lżejsza. Mecenas Luft wyglądał na szalenie kompetentnego, był łagodny i uprzejmy, ale podejrzewała, że w razie potrzeby stawał się twardy i nieprzejednany. Jednym słowem taki mały czołg oblany różowym lukrem. Albo inaczej, z wierzchu ptyś, a w środku wóz pancerny Rosomak, czy jak mu tam. Róża może wiedzieć, jej ukochany minister czasem występuje w towarzystwie różnego rodzaju pojazdów wojskowych. Ptyś. Kurczę, ptyś. Zjadłoby się ptysia. Albo coś innego, ale niekoniecznie z tej poetyki. Dużo kremu, lukier, cukier, puder i w ogóle delikates. Właśnie przejeżdżała obok posągu kondotiera na wielkim koniu. Lila mówiła, jak on się nazywał, niewykluczone, że kaneloni. Nie, kaneloni to jakiś makaron. Jadła kiedyś kaneloni ze szpinakiem, były obrzydliwe. Może raczej koleoni. Chyba tak. Za moment powinna być jakaś cukiernia. Wjechała w prawą odnogę alejki przedzielonej chodnikiem i dwoma rzędami zabawnie obciętych drzew. Jest. Maria ostrożnie wprowadziła Jarisa na chodnik, gdzie cudem jakimś było miejsce, i zaparkowała tuż przed drzwiami cukierni lwowskiej. Ptysie, eklerki, tartuletki z galaretką, staroświeckie ciasta tortowe. Co się z nią dzieje? Normalnie nie miewa aż tak intensywnego parcia na ciasteczka. Ostatnio tak ją napadło, kiedy okropna baba wlepiła jej niesłusznie mandat za brak kwitu parkingowego, a ona potem musiała natychmiast posilić się gorącą czekoladą i trafiła do białego pudla. No tak. mecena Luft, o rany! To był ten gość, z którym siedziała młoda pultokówna w kawiarni biały pudel. I drugie, o rany! On wie, że Ksenia ma niecałe piętnaście lat? Jest nieletnia i on może za to zdrowo, za przeproszeniem beknąć. Czy ona Maria może jakoś mu o tym powiedzieć? Chętnie by to zrobiła, ale jak? Czym mogę służyć? spytało dziewczę za ladu. Maria z nagłym obłędem w oczach wyglądała jak jakaś szalona miłośniczka marcepanów i bitej śmietany. Y, tak, y, y, przepraszam, coś mi się nagle przypomniało, już mówię. W rezultacie, kiedy ucieszony jej widokiem Sasza odpakował kolorowe bibułki, obaj przyjaciele ryknęli zdrowym śmiechem. Mareszka, kto to zje? Misternie ułożone przez panienkę z cukierni stosy ciastek piętrzyły się na stole. Miałam ochotę na Ptysia, wyjaśniła Maria, powodując nowy atak radości. Słyszałem kiedyś taki dowcip, powiedział Paweł, kiedy się wyśmiał. Sędzia pyta faceta, dlaczego ukradł pan milion dolarów. A facet, wysoki sądzie, byłem głodny. No i o to chodzi. Mogę trochę zabrać do domu, moja lila też lubi słodkie. To sobie dzisiaj poje, zauważył Sasza. Ale tak w ogóle to bardzo się cieszę, że cię widzę, Mareszko. Jakoś mi ciebie brakowało. Mnie ci brakowało, ale słyszałam, że ogólnie nie byłeś pozbawiony towarzystwa, Saszenka. Sasza westchnął rozdzierająco. Błagam, nie mów do mnie na ten temat. Ja teraz żyję w ciągłym stresie, bo się boję, że ona wróci. Patrz, Maryszko, a takie sympatyczne wrażenie robiła. Nie mówmy o niej, bo znowu Paweł mnie opieprzy, że krzyczę przez sen. Zaśpiewam ci coś, przyjaciółko. A kapella? Sasza obrzucił ją spojrzeniem pełnym wyrzutu. Przepraszam, wypsnęło mi się, ale Paweł mówił, że wyrzuciła ci gitarę przez okno. Wyrzuciła, ale po pierwsze mam dwie, a po drugie tam akurat się zbierał jakiś zespół. Chłopcy mieli wieczorem grać w royalu, no i jak zobaczyli fruwającą gitarę, to wykazali się refleksem i złapali. Nic jej się nie stało, tylko ja o mało zawału nie dostałem, albo wylewu, bo to była moja koncertowa. Uściskałeś wszystkich? Postawiłem im piwo. Nie ściskam chłopców, których nie znam. Teraz już ich znam, ale nie wiem, czy oni na pewno by chcieli, żebym mi ściskał. Bardzo ładne panienki za nimi szły. — Zeżarliście już wszystkie ptysie? Mogę śpiewać? — A nie możesz śpiewać, jak jemy? — zdziwił się niewinny Paweł. — Odgłosy twojego rzucia mnie rozpraszają. Ciamkasz kremem. — Nieprawda, nie ciamkam. Ciamkasz. Ja poczekam. Rzeczywiście poczekał jeszcze chwilę, Pożywiając się przy okazji tartoletką z truskawkami, a kiedy Maria i Paweł już wyraźnie mieli dosyć, przyniósł sobie ową słynną latającą gitarę, zagrał i zaśpiewał konie w obu językach. Wielka sztuka i wielka ekspresja zawsze czynią wrażenie na ludziach subtelnych i inteligentnych. Maria i Paweł siedzieli zasłuchani, a tak zwane kolokwialnie ciary przebiegały im po plecach. Sasza naprawdę był dobry. Skończył, a oni milczeli jeszcze przez chwilę. Pierwszy odezwał się Paweł. Dla mnie bomba. Naprawdę? A ty, Maryszko? Ja tak samo. Rewelacja. Pierwszy raz śpiewałem to po polsku. Znaczy dla kogoś, bo ćwiczyłem wiele razy. To naprawdę wam się podobało? Otrzymał dwa solenne zapewnienia, że jak najbardziej, i odetchnął z ulgą. Jak wszyscy prawdziwi artyści, Sasza bardzo się przejmował zdaniem swoich odbiorców. Z nerwów zjadł jeden po drugim trzy staroświeckie ciastka tortowe, a potem runął do rozłożystego biurka, które stało tu już, kiedy się wprowadził. Rozgrzebał kilka stosów nut, tekstów i notatek, wyciągnął cztery i podał Marii. — Przymierzysz się? — Z przyjemnością. — Ja to znam? — Powinnaś znać. Zaśpiewam ci po kawałku i będziesz wiedziała. Dwie pieśni Wysockiego jedną o Kudżawie znała rzeczywiście trzecia była pieśnią uciekiniera z kopalni w nadbajkalskich górach i te słyszała po raz pierwszy ale to prosta melodia powiedział Sasza i nie ma żadnych zagwozdek w akcentach we wszystkich zwrotkach jednakowe jak sobie zrobisz pierwszą zwrotkę to polecisz jak burza chyba masz rację no dobra chłopaki idę do domu bo jutro dzień pracy a ja już jestem zmęczona Pomyślę o tekstach, jak tylko będę miała czas. I natchnienie, dorzucił Paweł, machnęła ręką. Przy tłumaczeniach chyba jednak ciężka praca jest ważniejsza od natchnienia. Natchnienie to miał ten gostek, co napisał oryginał, a tłumacz to mrówka pracowitka. Zaszeńka, trzymaj się i uważaj na kobiety. Chwila, Maryszko, weź te ciastka, błagam cię. Chyba, że Paweł chce jeszcze, Paweł, chcesz? Niech mnie ręka boska broni przed ciastkami. Mówiłaś o przyjaciółce, zaraz cię to ładnie zapakuję. Słuchaj, ile ty ich kupiłaś, skoro myśmy się obchali, i tyle jeszcze zostało? Chyba ze dwadzieścia. Miałam straszne sanie i po prostu nie mogłam ich zostawić w tej gablocie, bo by mi serce pękło. Teraz na jakiś czas mam spokój. Paweł, odprowadzisz mnie do samochodu? Ja też cię mogę odprowadzić. Gdzie, z tą nogą? Kiedy zdejmują ci gips? Za tydzień daj buziaka, Maryszko, moja dobra i łagodna przyjaciółko, i nie pozwól się poderwać temu typkowi. Jest podejrzany. Maria ze śmiechem nadstawiła Saszy policzek, a on ją demonstracyjnie cmoknął. Przypomniało jej się gdzieś wyczytane francuskie przysłowie o tym, że zawsze ktoś całuje, a ktoś inny nadstawia policzek. W jej prawie byłym małżeństwie to mężczyzna nadstawiał policzek i łaskawie przyjmował adorację żony. Przynajmniej od połowy tego związku. Paweł wyszedł z nią na schody i na ulicę. Słońce zachodziło pomału, i miasto przybrało charakterystyczną kolorystykę pełną czerwieni i oranżów. Trzeba przyznać, że oświetlona w ten sposób Maria wyglądała chorzo i dorodnie. Nie wiemy czego spodziewał się Paweł po tym odprowadzaniu pięknej kobiety, ale na pewno nie tego, co usłyszał, kiedy już podeszli do pomidorowego Jarisa. Prosiłam, żebyś ze mną wyszedł, bo chciałam ci przekazać pozdrowienia od twojego ojca. Paweł, który już zaczął się pochylać, żeby zainkasować swojego buziaczka, wyprostował się natychmiast. Skąd znasz mojego ojca? Pracuję u niego. Ach, ten starszy pan, o którym mówiłaś. Ale przecież ojciec nie jest samotny. Maryś, zaniepokoił się wyraźnie. Czy coś się stało mamie? Cholera, nie miałam kontaktu z domem od pół roku, idiota. Spokojnie, mamie, nic się nie stało, tylko zostawiła twojego ojca i zamieszkała na Mazurach, w takim pensjonacie dla zamożnych starszych państwa. Dwa dni temu dzwoniła do pana Stefana z półminutowym sprawozdaniem. Powiedziała, że się świetnie bawi i zachęcała, żeby do niej dojechał, a potem rzuciła słuchawkę, bo była zła, że obca baba odebrała. Znaczy ja. Chyba posądziła twojego tatę o brzydkie rzeczy i wyłączyła telefon. A jak starszy pan? Trzyma się dzielnie. Kot nam umarł, twój ojciec to bardzo przeżył, ale za to wyleczyliśmy psa. Starego makarona? Nie do wiary. Nie poznałbyś go. Figluje jak szczeniak. Pewnie szczęśliwy po tych dwóch latach degręgolady, kiedy tylko leżał i wiernie patrzył w oczy. Może byś odwiedził ojca? Paweł spochmurniał i kopnął nieistniejący kamyczek. A powiedział ci tatulek, że uważa syna za idiotę? Za idiotę nie, rzekła prawdomównie. Może za zbyt uzależnionego od matki. Rozumiem. Za mamin synka. Ja u tym truł i mnie też. Uważam, że trzydziestoletni facet powinien już mieć własny dom, żonę, troje dzieci, psa, kota, i posadzone drzewo i najlepiej, żeby już był na jakiejś wojnie za ojczyznę. Ja jestem jego jedynym synem. Nie wiem, czy wiesz, ale mam trzy mocno starsze siostry. Urodziłem się niespodziewanie. Rodzice byli już nie młodzi. Ojciec miał pięćdziesiątkę na karku i wreszcie mu wyszło, rozumiesz, z tym synem. Mama była po czterdziestce i też oszalała, jak się urodziłem. Odkąd pamiętam, stale się o mnie kłócili. To w ogóle nie było życie. Tyle miałem swojego, co w szkole albo na uczelni. Chciałem iść do akademii, wtedy to jeszcze była wyższa szkoła morska, ale mama nie wyobrażała sobie, że się narażam gdzieś na dalekich morzach i oceanach. No więc skończyłem politechnikę. Jakiś czas pracowałem w telekomunikacji, no i omal nie umarłem tam z nudów. A ojciec i matka dalej się o mnie kłócili, oboje usiłowali żyć za mnie, każdy na swoją modłę. No i ostatecznie nie wytrzymałem, poszedłem do agencji, znalazłem sobie te prace na offshore'ach i prysnąłem z domu. Nie chciałbyś się z nimi pogodzić? Ależ ja się z nimi nie pokłóciłem. Zrozum, Mareszko, ja ich oboje bardzo kocham, ja tylko nie wytrzymuję długo z nimi, bo oboje chcą mnie od siebie uzależnić. Mama się o mnie trzęsie, jak usłyszała, że jednak płynę, to omal nie dostała zawału ojciec życzy sobie ekspresowo mieć wnuki ode mnie bo od sióstr już ma całą gromadę w sumie osiem sztuk płci obojga ale on chce zobaczyć wnuka po mieczu odniosłam wrażenie, że twój ojciec to wspaniały człowiek powiedziała Maria jakby w powietrze bo to prawda, tylko on zawsze był dowódcą, szefem zawsze rozkazywał, wydawał polecenia, czuł się odpowiedzialny zostało mu, nie da się czegoś takiego wytrzymywać całe życie twoja mama jak się zdaje też doszła do tego wniosku i zwiała, gdzie pieprz rośnie. Powinienem do niej zadzwonić. Nie wiesz przypadkiem, kiedy ona to zrobiła? Jakoś pod koniec kwietnia. Nic mi nie powiedziała, rozmawiałem z nią w czerwcu. Muszę do niej częściej dzwonić. Chyba przesadziłem z tym oderwaniem. Do ojca też byś mógł? Jeszcze nie. Wiesz może, gdzie mieszka moja mama? W jakimś pensjonacie na Mazurach, ale gdzie to jest? Nie mam pojęcia. Spróbuj się dowiedzieć. Pojechałbym do niej, co? Spróbuję. A ty pomyślisz o pogodzeniu się z ojcem? No dobrze, nie pokłóciłeś się o zobaczeniu się z ojcem? Pomyślę. Patrz, zapomniałem cię spytać, co z Lucy. W porządku, możemy w sobotę jechać do niej i omówić co i jak. Twój ojciec ją pamięta i pamięta wasze posiedzenia. No chociaż to bez problemu. Do widzenia, Maryszko, do soboty. Paweł wykonał coś w rodzaju roztargnionego ukłonu i poszedł do domu, ostatecznie rezygnując z pożegnalnego buziaka. Zanikająca Lucy mieszkała z rodzicami w plombie przy ulicy Jagiellońskiej na górce, niedaleko liceum nr 6, które kończyli razem z Pawłem Buszkiewiczem. Jego rodzice sprowadzili się do Szczecina, kiedy syn był w liceum. Zajmowali dość nawet wygodne M4 na Gorkiego, do momentu, gdy ojciec kupił dwa mieszkania na Rugiańskiej i przerobił je na jedno, a duże. Paweł nie chciał jednak zmieniać szkoły i nadal chodził do szóstki. Mieszkania w plombach budowlanych, czyli nowych budynkach wypełniających luki między dwoma starymi, miewają wiele zalet. Zaletą tego były nietypowe kształty, wysokie okna i winda na czwarte piętro. Kiedy się psuła, na szczęście zdarzało się to rzadko, ktoś musiał wnosić Lucy po schodach, a ciężki elektryczny wózek bywał deponowany u starszego małżeństwa z parteru. Tej soboty winda działała, a drzwi otworzyła drobna kobietka z tak zwanymi śladami wielkiej urody, niestety dość mocno zatartymi przez czas i zmartwienia. Na widok Pawła zajaśniała niby zorza polarna. – Pawełek, jak się cieszę, że cię widzę. I pani, to o pani mówiłeś ostatnio? – Pewnie o mnie, zaśmiała się Maria. Dama w drzwiach wyglądała niezmiernie sympatycznie i miała w sobie coś takiego, że po prostu trzeba było się uśmiechnąć. Podała rękę Marii, a jej uścisk był mocny i rzeczowy, po czym wyściskała Pawła serdecznie. – Wie pani, oni wszyscy byli jak moje dzieci wtedy w liceum. Bardzo was kochałam, Pawełku, i kocham do tej pory. Wszyscy się czasami odzywają, nawet Krysia z Australii. Zwracała się na przemian to do Marii, to do Pawła. Paweł wpada do nas jak tylko jest w Szczecinie. Marek przychodzi regularnie, myszka też. To myszka znalazła tę psią fundację dla lucynki. Dzięki nim mamy ferdusia. Paweł, ale ja nie wiem, czy, czy możemy przyjąć od ciebie te pieniądze. Boże, nie stójmy w przedpokoju. Wejdźcie, proszę. Weszli do dużego pokoju nietypowego kształtu. Meble pochodziły zapewne z lat świetności rodziny, czyli mniej więcej siedemdziesiątych. Jednak znakomicie dobrana kolorystyka i mnóstwo miłych domowych drobiazgów nadawało salonikowi sporo wdzięku. Siadajcie, dam wam kawy. Lucynki nie ma, ale zaraz wróci. Marek ją zabrał na zakupy. Potrzebowała jakieś dodatkowe dyski, pamięci, kable, nie wiem co tam jeszcze. Ja za nią nie trafiam. Chwila. Zakręciła się i zniknęła w kuchni pozbawionej drzwi dla wygody zanikającej Lucy. Wychynęła z niej jednak po sekundzie. A może kakao wam zrobię? Pawełku, firmowe? Koniecznie. Maryszko, mówiłem ci, kakao pani Agata robi najlepsze na świecie. Firmowe, oldschoolowe kakao. Będę się znowu czuł jak uczniak. Pani Agata znikła ponownie i zaczęła trzaskać garnkami. Fajna jakaś ta pani, powiedziała Maria szeptem. Cała rodzinka taka? Cała. Zobaczysz Lucy poznasz jej ojca. No i ten pies. Ferduś? Ferdynand, wspaniały. Do salonu wszedł apetyczny czekoladowy zapach, a zanim pojawiła się pani Agata z zastawioną tacą. Kakao musi być zrobione na świeżo, oznajmiła. Odgrzewane jest do niczego. Zimne też. Pijcie i przychwalajcie. Pochwały rozległy się natychmiast. Wiecie, jednemu tylko gościowi ono nie smakowało, ale ten gość był niesympatyczny. Pawełku, naradziliśmy się z mężem i doszliśmy do wniosku, że nie możemy od ciebie przyjąć takiego prezentu. Jakoś poradzimy sobie sami znaczy sami pani zapłacimy. Bo rzeczywiście bez pomocy teraz nie poradzę. Kręgosłup robi mi straszne numery. Nie do przyjęcia. Paweł pokręcił głową i odstawił szklankę z pachnącym napojem. Pani Agato, to nie jest prezent, to jest pomoc. Przecież pani wie, że nie robię tego z radnego musu. Więc dlaczego pani nie chce dać mi szansy? Kiedyś nas pani żywiła, matkowała nam pani. Naprawdę, była pani dla nas jak druga mama. Dlaczego nie miałbym teraz pomóc, kiedy pani tego potrzebuje? Gdybym nie mógł, tam się nie wyrywał. Niech pani nie płacze, błagam. Powiedziałem coś głupiego? Pani Agata otarła łzę. Nie skąd? Wzruszyłeś mnie tą drugą mamą <gryw> ale mi głupio, Pawełku. Dlaczego? Bo umie pani tylko dawać? Czasem trzeba też brać i nie ma w tym nic złego. Ja nie mogę przychodzić tak regularnie jak Marek, ale mogę zrobić coś innego. To robię. Pani Agata była już opanowana i uśmiechnięta. Dobre z was były dzieci i dobre zostały. Może i masz rację z tym braniem i dawaniem. O, chyba Lucynka wraca. Istotnie, drzwi się otworzyły i do mieszkania wjechał wózek inwalidzki, sterowany przez siedzącą na nim kobietkę jeszcze mniejszą niż jej matka. Przy wózku dreptał dorodny biszkoptowy pies. Pochód zamykał młody mężczyzna, zapewne onże Marek, o którym była mowa, z dużą torbą Media Markt, zawierającą wszystkie te elektroniczne gadżety onieśmielające panią Agatę. Paweł dokonał wstępnej prezentacji, po czym Marek spiesznie się pożegnał, tłumacząc, że musi biec, bo właśnie się spóźnia na spotkanie z własną matką, której ma pomóc w zakupie, a zwłaszcza transporcie regaliku pod telewizor. Przez ten czas Maria przyjrzała się zanikającej Lucy. Była śliczną, drobną, uśmiechniętą blondyneczką. Prawa jej dłoń spoczywała na sterowniku elektrycznego wózka, pod lewą znajdowała się przymocowana do poręczy miseczka psich chrupek. Nogi wyglądały niestety na bezwładne. Była delikatnie umalowana, a na paznokciach miała starannie zrobiony manikur i nałożony różowy lakier. Paweł podszedł do niej i pocałował ją w policzek. Pies łypnął na niego podejrzliwie, ale nie zareagował. Cześć, Pablo. Cieszymy się, że jesteś. Cześć mała. Poznaj moją koleżankę Maryszkę. Uścisk małej dłoni był dość słaby. Maria przypuszczała, że Lucy w ogóle raczej ma niewiele sił. Ferdi, przywitaj panią. Golden z lekko zblazowanym wyrazem pyska podał Margi prawą łapę. Jego pani rzuciła super i wyjęła z miseczki chrupkę. Ferdynand Wspaniały wyjął chrupkę miękkimi wargami z jej palców i zjadł z widocznym zadowoleniem, po czym znowu grzecznie położył się przy wózku, oczekując poleceń. Maria spostrzegła na jego złocistym grzbiecie niebieskie szorki, a na nich plakietkę z napisem alterii – pies asystent. – Cudny jest – powiedziała. – Czy jego w ogóle można głaskać? Bo wiem, że psów pracujących w zasadzie się nie głaszcze. – Czasem można, jak nie pracuje – wyjaśniła jego właścicielka. Damy mu trochę wolnego, możesz z nim pogadać. A jeśli chcesz go kupić, daj mu chrupkę. On nie uwielbia. Weź z tej miseczki. Ja ci nie podam, bo nie dam rady. Maria wzięła z miseczki parę chrupek. Ferdynand natychmiast się zaktywizował, ale uruchomił tylko czubek nosa, który zawęszył gwałtownie. Możesz, zezwoliła jego pani i Ferdi wstał z godnością, udając, że żadne chrupki go nie obchodzą. Przyjął je z dłoni Marii z dużą godnością, zjadł i dał jej buziaczka, kiedy tylko się do niego pochyliła. Jesteś wspaniały, wiesz? Golden coś odmruknął, jakby chciał powiedzieć: nie nowina, wszyscy to wiedzą. Lucy! Maria była zadowolona, że dziewczyna pierwsza powiedziała jej ty. Nie bardzo wiedziała bowiem, jak się do niej zwracać. Pani Lucy brzmiało jakoś dziwnie. Wytłumacz mi jedną rzecz, bo ja wiem, że psy miewają niewidomi po to, żeby ich prowadziły. A co u ciebie robi, Ferdynand? Widzę, że oczy masz w porządku. Zaprzęgasz go do wózka? zanikająca Lucy roześmiała się serdecznie na samą myśl o zaprzęganiu Ferdynanda do czegokolwiek. Do wózka nie muszę, bo mam elektryczny. Ferdek jest moim asystentem. Jest zawsze przy mnie i pomaga kiedy coś trzeba zrobić, a ja nie mam siły albo nie sięgam, bo sama widzisz, że ja w ogóle niewiele mogę zrobić sama. Jak będziesz do nas przychodzić, to zobaczysz. Ferdi podaje mi różne rzeczy, lekarstwa, pilota, telefon, poprawia nogi, kiedy drętwieją. Zdejmuje skarpetki kiedy mi za gorąco gasi światło, przybija żółwika. Nie gadaj, ucieszyła się Maria. Żółwika przybija? Ferdi powiedziała niegłośno Lucy swoim delikatnym głosem i zwinęła prawą dłoń w piąstkę. Pies od razu stanął obok. Przybij żółwika, pies puknął nosem w pięść, natychmiast też usłyszał pochwałę super i dostał chrupkę w nagrodę. Rewelacja ogłosiła psiara w osobie marii. Ale to masz z niego i pomoc, i radochę, nie? Oczywiście. On czasem jest lepszy niż wszystkie programy rozrywkowe razem wzięte. Tylko trochę kłaki zostawia. Widzę. Maria pomyślała, że będzie Ferdzia regularnie szczotkować, a on od tego może choć trochę przestanie kłaczyć. Słuchajcie, drogie panie. Rozmawiałam z Pawłem o jednym całym dniu tygodniowo, ale wydaje mi się, że racjonalniej będzie wpadać do was trzy razy na trzy godziny. Doprowadzę dom do błysku i będę go tak utrzymywać. – Od kiedy mogę zacząć? – Od kiedy tylko pani zechce – odrzekła pani Agata, jakby nieśmiało. – W takim razie przyjdę w poniedziałek. O której państwo jadają śniadanie? – Państwo – zachichotała zanikająca Lucy. – Ale numer! Państwo się nie krępią, państwo ją! – Tak będzie – zapowiedziała Maria. – No to o której państwo ją? – Ostatnio koło dziewiątej. Ja pracuję w domu, tata wyjechany, a mama na ręce. Maria zawahała się nagle. Co pan Stefan będzie wolał zjeść w jej towarzystwie obiad czy śniadanie? Nie można mu zrobić takiego numeru, że nagle trzy razy w tygodniu będzie musiał sam latać po bułki albo jeść wczorajsze. A tu mamusi się kupi takie do dopiekania w piekarniku i mamusia będzie co rano dopiekać. To jej kręgosłupa nie uszkodzi. Można będzie do nich wpadać w soboty, to się jeszcze mniej uszczknie panu Stefanowi. Coś się stało? Pani Agata spojrzała na Marię z niepokojem. Tak pani zamilkła. Przypomniałam sobie coś. Chyba jednak nie będę u państwa śniadaniowa, tylko raczej popołudniowa. Przepraszam za zamieszanie, a obiad o której? Trzecia, czwarta, piąta, różnie. Dobrze, w takim razie umówimy się na wtorek, czwartek i sobotę. Wtorek i czwartek od piętnastej do siedemnastej, sobota od dziewiątej do dwunastej. Będę przygotowywać obiady na dwa dni, więc sześć dni w tygodniu pani Agata ma kuchenny luz. Tylko w poniedziałki coś pani musi wykombinować. Sobotnie śniadanie też zrobię. Posprzątam zawsze tak dwudniowo, żeby wtedy, kiedy mnie nie będzie, wystarczyło odkurzyć powierzchu. Poproszę panią Agatę, żeby mi określiła limit pieniędzy na zakupy jedzeniowe w cyklu miesięcznym. Ja się w tym na pewno zmieszczę. No i tyle. Resztę zobaczymy w praniu. O matko! westchnęła pani Agata. Najwyraźniej zaświtała jej jakaś utrzenka swobody codziennej, której nie zażywała od lat, a może nawet i nie pamiętała, jak taka swoboda wygląda. Lucy nie mówiła nic, ale Ferdynand sam z własnej woli podał Marii łapę. Może przypadkowo, a może wyczuł nastrój wśród obecnych. Zapewne zorientował się, że ta przyjemna kobieta, o której pod wykwintnym aromatem francuskich perfum czaił się głęboko schowany zapach jedzonka, jest chwilowo przedmiotem adoracji rodziny. Przyjemna kobieta dała teraz hasło do odejścia. Jak mówiła, potrzebna była jakimś tam swoim przyjaciółkom jako podwoda, bo nie miał ich kto zawieść do stolca. Czego się gapisz? Spytała nieco obcesowo Pawła, kiedy już wsiedli do windy. Czy mam coś na nosie? Nic nie masz na nosie. No, no, takie cię jeszcze nie widziałem. Jak uciekałaś od tego swojego byłego, to też tak wszystko perfekcyjnie zorganizowałaś? Oczywiście. Jak coś robię, to wszystko dobrze organizuję. Nie lubię bałaganiarstwa, chaosu i niekompetencji. Groźna jesteś. A co ty gadasz? Chodź, podrzucę cię na panieńską, bo moje staruszki czekają. Starsze panie istotnie czekały, zamierzały bowiem złożyć wizytę pierwszemu wnukowi Lili Bronikowskiej, chwilowo jeszcze w łonie matki. Niestety Noel, nabawiwszy się jakiejś absurdalnej o tej porze roku grypki, nie wybierał się z nimi. Nie wybierały się też żadne mało używane dziewice, ani nikt, kto by dysponował samochodem. Pozostawała Maria, która zgodziła się bez oporów. Miała ochotę zobaczyć wieś o nazwie Stolec, którą to nazwę Lila postponowała przy każdej okazji. Chciała też porozmawiać z leciwymi przyjaciółkami o kilku problemach, jakie ją ostatnio nurtowały. Obejrzała dokładnie trasę na mapie, chociaż Lila niecierpliwie tupała, twierdząc, że będzie jej najlepszym pilotem, a poza tym w aucie jest ta maszyna, czyli GPS, i pojechały. Dzień był piękny, wymarzony na małą wycieczuszkę, jak to określiła zadowolona pani Bronikowska. Na plaży koło jeziora głębokiego kłębiły się tłumy. Tabuny rowerzystów przeszkadzały margi w swobodnym prowadzeniu auta. Kiedy przyjaciółki wydostały się z miasta, zrobiło się łatwiej. Miałaś jakieś problemy do rozwiązania, maryszko? Przypomniała sobie pierwsza pani Róża. Chciałaś od nas rad i porad. Jedź wolniej i powiedz nam o co chodzi, a już jak my ci doradzimy. To się nie pozbierasz, uzupełniła pani Lila. Co cię gryzie, dziecko? Wiedza, moje kochane, wiedza mnie żre. A to najgorsze, co może być, poinformowała ją Róża. Ci, co za dużo wiedzieli, na ogół marnie kończyli. Ale nie martw się, nie damy cię ukrzywdzić, zadeklarowała Lila. Mów, co wiesz. Po pierwsze, mówiłam wam, że ten adwokat od mojego rozwodu jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Nie mogło być inaczej, orzekła Lila. To przecież z polecenia Brańskich, dodała Róża. I co? I całkiem przypadkiem wiem, że on się prowadza z małą pultokówną. On jest łajdaczynka, to oczywiste, ale mała pultokówna nie ma jeszcze piętnastu lat. I gdyby to się wydało, to mógłby mieć jakieś wielkie kłopoty. A dam głowę, że mu się metryką nie pochwaliła. Najchętniej bym mu powiedziała, ale jak? No, faktycznie to dla ciebie krępujące, rzekła Lila. A skąd ty to wiesz? Widziałaś ich razem? Może to całkiem niewinna znajomość, może on jest przyjacielem domu. I jej wujkuje? uzupełniła róża. Nie wydaje mi się. Pamiętacie, mówiłam wam kiedyś, że ją widziałam ze starszym facetem w kawiarni, jak w ciemnym kąciku trzymała mu rękę w spodniach. Tylko nie wiedziałam wtedy, kim jest facet. A teraz wiem. I ta wiedza cię żre, podsumowała Róża. No tak, skoro to znajomy Brańskich, to trzeba go jakoś uświadomić. Ale ja tu widzę proste rozwiązanie. Zadzwonimy do Jerzego i mu nakablujemy. Niech ostrzeże przyjaciela swojego tatusia. Maryś, czy ona wygląda na pełnoletnią? Wygląda jak najbardziej. Kiedy się maluje, wygląda na dwudziestkę. A on swoją drogą mała świnka, powiedziała w zastanowieniu Lila. Na pewno ma żonę i dzieci, a tu dziewczynka na boku. Taka mała słabość, co? My go automatycznie uniewinniamy, bo przyjaciel brańskich. A może to wielbiciel lolitek? Pedofil, mruknęła Róża. Ani on mi się nie podoba, ani ona. Chyba bym go jednak jakoś inteligentnie zawiadomiła, że stąpa po kruchym lodzie. Ale ja bym nie dzwoniła do Jerzego. Po co rozszerzać krąg tych, którzy wiedzą? Marysiu, moja rada jest taka: zepnij się w sobie i sama mu powiedz. Niech on wie, że się nie rozeszło. Przecież się rozeszło, zauważyła słusznie Róża. My się nie liczymy. My jesteśmy dyskretne i niezainteresowane. Uważam, że rozstrzygnęłyśmy Twój problem, Marysiu. Dorzucając mi nowy, <grym> zaśmiała się Maria. Ale to jeszcze nie cała wiedza, która mnie uwiera. No, no, ucieszyła się Róża. Co masz jeszcze? Też z kręgu pultoków? To jakaś przyjemna rodzinka. Wiecie, że Sasza Winogradow miał złamaną nogę, mówiłam wam, prawda? Jak najbardziej, przyteknęła Lila. Jakiś skin go skopał w parku. No i wygląda mi na to, że to był młody pultok we własnej osobie. Kordian? Lila była zdziwiona. Z takim imieniem i chuligan? Skąd wiesz? spytała Róża. Zwierzył ci się? Nie, ale wyciągam wnioski. Sasza ich nie widział, tych napastników, bo było ciemno, a oni mu się specjalnie nie prezentowali. Natomiast ten, co go skopał, mówił, kurde. Rozumiecie, nie kurde, tylko Kurdę? Kordian tak mówi. U nikogo innego nigdy tego nie słyszałam. Starsza pani zamilkuje jak na komendę. Uważacie, że co? Po pierwsze, nie masz pewności, bąknęła róża. Po drugie, nawet gdybyś miała, to nic z tym nie zrobisz, dołożyła swoje lila. Chociaż Kurdę. Gdybyśmy trochę pomyślały różo, to byśmy kurde coś wymyśliły, Lilu. W sensie odwetowym, rozumiesz, kurde, Marysiu? Ja bym ci od ręki coś zaproponowała, bo wiesz, pewien rodzaj rozwiązania to się sam nasuwa. Co masz na myśli, Lilu? Czy to, o czym ja właśnie chciałam powiedzieć Marysi? Niewykluczone. Ja bym najpierw się upewniła, że to był on, a potem poprosiłabym tego marynarza, Pawła. On na pewno ma kolegów, a marynarze, jak wiadomo, nie stronią od bitki. Ale on sam nie powinien w tym uczestniczyć, zastrzegła Róża. Jest bliskim przyjacielem Saszy i podejrzenie natychmiast padłoby na niego. Nie przerywaj, bo to jeszcze nie wszystko. Potrzebny byłby też jakiś czarny człowiek, żeby tego obrzydliwego młodego rasistę uratować z opresji. W sumie, Marysiu, rozumiesz zamysł wychowawczy, ten nieudany Kordian dostaje lanie. Trzeba by go było porządnie przetrzepać jako karę, a Murzyn wybawca jest pomyślany jako nauczka. Przyjemne, spożytecznym! zarychotała pani Róża. Żeby mu już do końca życia było głupio, ciągnęła z rozpędu Lila. Nie rozumiem, dlaczego się śmiejesz. Nie wiedziałam, że jesteście takie bojowe, rozrzewniła się Maria. Kocham was bardzo. My ciebie też, oświadczyła z godnością Lila. Ale jeśli nasz koncept ci nie odpowiada, no to trudno. Pozostaje czekać na jakąś okazję, którą los prędzej czy później stworzy. Dodała róża. Wtedy sama będziesz wiedziała, co należy zrobić. Masz jeszcze jakieś problemy? Całe mnóstwo, pomyślała Maria, ale tego nie powiedziała. Jednym z problemów, o których nie chciałaby z nikim rozmawiać, był stan jej uczuć. Uczucie do Aleksa zniknęło jak sen jaki złoty, i co do tego miała jasność. Obecnie na jej drodze życiowej pojawili się dwaj przystojni i sympatyczni mężczyźni: śpiewający nauczyciel rosyjskiego, Sasza, i pływający po Morzu Północnym elektronik Paweł. Obu polubiła bardzo szybko, bo też obaj byli zdecydowanie sympatyczni, ale w sensie męsko-damskim nie czuła do nich nic. To też nie byłoby niczym nadzwyczajnym, bo niby dlaczego miałaby się zakochiwać natychmiast po rozstaniu, choćby nie wiem jak nieprzyjemnym, z mężem. Prawdopodobnie na regenerację romantycznych porywów w jej duszy było jeszcze o wiele za wcześnie. W takim razie jak nazwać to, co czuła do swojego osiemdziesięcioletniego pracodawcy? Ona sama skłonna była to nazwać jakimś skrajnym idiotyzmem, czymś nienormalnym, szalonym, kompletnie pozbawionym i sensu, i przyszłości. Nie mogła jednak przed sobą ukryć, że codziennie rano leciała do niego jak na skrzydłach, ciesząc się na myśl o tym, że zaraz zobaczy jego uśmiech, usłyszy głos, poczuje woń tego całego pakorabany dla facetów. I czuła doskonale, że on też na nią czekał. No więc co to jest? Poszukiwanie zastępczego tatusia na pewno nie. Bo przecież ma własnego, którego kocha. Wprawdzie były między nimi nieporozumienia, ale tatuś pod światłym wpływem Jacka Brudzyńskiego nawrócił się i już wiedział, gdzie zbłądził. Teraz dzwonił do córeczki co kilka dni i rozmawiali sobie przyjaźnie. Zresztą wcale by nie chciała mieć takiego tatusia despoty jak pan Stefan. Pan Stefan, który nie sprawdził się jako ojciec, nie sprawdził jako mąż, być może stworzony był na idealnego kochanka. Nawet jeśli tak, to przecież nie teraz, tylko jakieś 40, no niech będzie 30 lat temu. 30 lat temu ona bawiła się bączkiem i pluszowym słoniem w swoim kojcu, w domku, w słupsku. Cóż, na razie żadnego sensownego rozwiązania tej niemożliwej sytuacji nie widać. Na razie musi dowieść lile i róże do stolca, zachować się kulturalnie w towarzystwie, które ją średnio interesuje. Obejrzeć jakiś dom i sad, które interesują ją jeszcze mniej, odwieść róże i lile w pielesze, a pojutrze rano znowu go zobaczy. Stefan Buszkiewicz, emerytowany inżynier lat 82. Niebawem 83, uczciwie mówiąc, powierzchowność zbliżona do szona konery, starannie ubrany i ogolony, jak zwykle zresztą, siedział na balkonie swojego dużego mieszkania, przyjmował wyrazy miłości swojego psa makarona, spoglądał z nostalgią na dźwigi i suwnice w stoczni i myślał. To zresztą nie jest odpowiednie określenie. Pan Stefan nie myślał, pan Stefan tęsknił. Niestety nie tęsknił za swoją żoną Anielą. Udało mu się do niej rano dodzwonić, odbyli krótką rozmowę, z której wynikało, że Aniela ma się świetnie, znalazła w tym domu wesołego umierania jakieś dwie koleżanki, tak samo stuknięte na tle niespełnionego pragnienia posiadania domu z ogródkiem oraz grzebania w ziemi. I teraz wszystkie trzy ochotniczo i ochoczo wyrywają chwasty z grządek marchewki ekologicznej oraz rabatek z kwiatami ozdobnymi. A nawet przycinają róże. Doprawdy ideał. Ideał szczęścia w wieku starczym. A on co? Siedzi na tym balkonie, gapi się na pejzaż industrialny i może sobie najwyżej powspominać czasy, kiedy był inżynierem normalnym, a nie emerytowanym. I tęskni za własną gospocią, którą zaangażował po to, żeby mu odkurzała mieszkanie za pieniądze, gotowała obiady za pieniądze i prała gadki za pieniądze. Ona to wszystko robi doskonale, a jemu tak naprawdę wcale na tym nie zależy. Chciałby z nią siedzieć na tym balkonie, patrzeć na tę spokojną, harmonijną twarz, na te śliczne włosy, słuchać, jak recytuje wiersze, te same wiersze w oryginałach i różnych przekładach, jak mu pokazuje różnicę między interpretacją tego samego zwrotu przez kilku różnych tłumaczy, albo opowiada, jak się bawiła przekładaniem poezji na polski i jakie miała przy tym kłopoty z językiem. To mądra dziewczyna. Może aniela też była mądra w jej wieku. Nie dał jej szansy zabłyśnięcia. Wpadał do domu jak po ogień. Biedna aniela miała gorzej niż żona marynarza, całe gospodarstwo było na jej głowie. Dzieci też, najpierw córki, potem Paweł. Nie był dla niej specjalnym wsparciem, nawet przy Pawle, kiedy już w zasadzie pracował na miejscu. Nieprzyzwyczajony do domu, starał się jak najwięcej przebywać poza nim, pracował na zabezpieczenie starości, tak jej mówił. No i przyszła starość. A on już nie potrafił być mężem domowym. Jak to określił Słowacki, jaskółczy niepokój. Siedział w nim ten jaskółczy niepokój i gnał go gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale już nie było gdzie gnać. Prawdopodobnie przez to był dosyć nieznośny. Boże zdejm z mego serca jaskółczy niepokój. Tak brzmiał ten cytat. Ale z jakiego wiersza pochodzi i czy to na pewno Słowacki? Chyba tak, ale nie na pewno. Trzeba spytać Marię, będzie wiedziała. A może któryś z tych złośliwych bogów, albo raczej bogin mitologicznych? To były przeważnie mściwe i kłótne baby, jak pamiętał. Więc może jakaś Hera, albo inna opiekunka ognisk domowych, przysłała mu Mareszkę, żeby go dręczyć. Za przewiny w czasie długiego życia ukarała go w ten sposób, że pod koniec dała mu miłość bez sensu i bez możliwości spełnienia. Twój pan jest starym durniem, powiedział do Makarona, który Rozwalił się u jego nóg. Ale powiem ci, Kundlu, za nic na świecie nie chciałbym tego stracić. Za nic na świecie. Panie Stefanie, zagadnęła Maria swojego chlebodawcę w poniedziałkowy poranek, jak zwykle ze szkodą dla sprzątania, spędzany przez oboje na balkonie ukwieconym i ostatnio również pięknie pachnącym, bo przybyły na nim trzy doniczki lawendy francuskiej o śmiesznych wiechowatych kwiatostanach. Panie Stefanie, czy zna Pan może jakieś pieśni rosyjskie z tych starszych? Pewnie, że znam. Tylko ja nie umiem śpiewać, maryszko. Bardzo piękne znam piosenki jeszcze z czasów Cara, na przykład. Saudatuszki, brawy, rybiatuszki albo Dący, małatcy. Mój ojciec je lubił. O to Pani chodzi? Nie, tłumaczyłam wczoraj dla Saszki taką pieśń o bajkale. Padikim stjepam za bajkalia zanucił fałszywie pan Stefan. Gdzie załatoro jut w gorach? Nie, to bradziaga, to już były polskie słowa. Ja robiłam tę drugą. A! Sławno je morie, z bajkał, sławny karabl, amuliewa jabaczka. Co pani zrobiła z zamuloną beczką? Beczka to pryszcz, panie Stefanie. Szlagwort znowu nieprzetłumaczalny. Jak to u Rosjan. Rozumiem. Sławne morze, święty bajkał. No faktycznie, na nasze nijak. Dołożyła pani jakieś sylaby, jak to ma pani w zwyczaju? Olałam za przeproszeniem święty i zrobiłam bajkał przesławny, nad ciemna i dal. Angelologia i dal, bardzo ładnie. Piękne są te ich pieśni, nie uważa pani? A myśmy ostatnio ich całkiem skreślili. Udajemy, że ruskich nie ma, chyba że do podejrzanego handelku albo do ropy naftowej. A takiego Czajkowskiego w telewizji nie słyszałem od lat. Oni mają wielką kulturę przy całym swoim parszywym charakterze. Ale i my jako naród mamy parszywy charakter, a takiej kultury nie mamy. Przesadza, pan trochę mamy. Może przesadzam. A co podali? Sławny żaglowiec beczułka zbutwiała. A potem był barguzin. I góry Akatuja to już chyba przypis pani machnęła. No co pan, też olałam nie miałam wyjścia. Yy, Barguzina znaczy. Barguzina. Wiej wietrze, wiej, niechaj płynie wśród fal, Droga przede mną nie mała. Ładnie. Dalej proszę. Dawno z łańcucha ciężarem u nóg gór akatuja kopalnie poznałem. Druch mi dopomógł w ucieczce i Bóg znowu wolności zaznałem. Może być, znaczy bardzo dobrze. Teraz szyłka i nierczyńsk. Szyłka i Nierczyńsk, niestraszne mi już. Straże górnicze mnie wziąć nie zdołały. Zwierz mnie nie dotknął w zaroślach wśród wzgórz. Kule żołnierskie mijały. Pani Marysiu, czy ja muszę z pani wyciągać wołami każde słowo? Naprawdę wszystko mi się podoba. I co dalej? Dniem ja i nocą tak szedłem przez step, miasta wolałem zostawiać w oddali, młode wieśniaczki dawały mi chleb, chłopcy machorkę sypali. Bajkał przesławny, noc ciemna i dal, sławny mój żagiel, katana z dziurami. Wiej wietrze wiej, niechaj płynie wśród fal, gromy niech biją nad nami. – No niech pani odbierze, ja nie mogę słuchać, jak tak telefon dzwoni. W istocie komórka Marii szalała, zostawiona na stole w salonie. Maria niechętnie wstała i poszła odebrać połączenie. O! A to pan pultok niespodzianka, ale ona i tak do nich nie wróci. Pani Mario, dzień dobry, zagrzmiał głos pultoczego pana i władcy. Pani Mario ratunku, pomocy błagam. Niech mnie pani nie zostawia na lodzie. To wygląda na jakiś tryb nagły, chyba mu nie chodzi o powrót do rezydencji na stałe. A powie mi pan w czym rzecz? Jasne, że powiem. Pani Mario, proszę dyktować warunki, cena nie gra roli. Musi mi pani uratować życie, a moje życie nie ma ceny. Chwila, najpierw muszę wiedzieć o co chodzi. Pani Mario, jestem w sytuacji bez wyjścia. Muszę wydać przyjęcie dla kontrahentów. Miał to zrobić mój wspólnik, ale żona mu cholera jasna doznała urazu i teraz ma jakieś cholerne kłopoty z utrzymaniem, za przeproszeniem ciąży, więc ma zakazane przyjęcia i w ogóle w domu musi mieć absolutny spokój. Knajpa żadna nie wchodzi w grę. Ma być wielki wypas, a jednocześnie oni się mają cholera dobrze czuć. Grill w ogrodzie, ale jakiś akcent artystyczny. Ja, ja nic nie wymyślę. Jaki akcent? No nie wiem, taniec, śpiew, striptease. Nie, striptease nie ma być kultura. Górna półka wręcz. Pani Mario, ja pamiętam, jak pani zrobiła tamto przyjęcie. Moja stawka dla pani jest pięć tysięcy złotych. Dziesięć. Ile pani chce, tylko niech mnie pani nie zostawia na lodzie. Kiedy? Za dwa tygodnie, w sobotę. W sobotę jestem zajęta, o której? O siódmej wieczorem. Na ile osób? Koło dwudziestu. Pani Mario, czy to znaczy, że pani się zgadza? Myślę na razie i mówi pan wysoki standard. Wysoki jak diabli, uczta Babet, wdowa jakaś tam. Co tylko pani wymyśli. Pani Mario, pani się łamie, ja to czuję. Kelnera zatrudnia albo dwóch, jak pani każe. Trzech. Hostessy. Pani będzie tylko rządzić. Zgoda, pani Mario, zgoda. Maria rzeczywiście zaczynała się łamać. Pięć tysięcy piechotą nie chodzi, a poza tym takie przyjęcie to dla niej wyzwanie, a więc nie licha zabawa. Skoda, panie Wito. Wpadnę po siedemnastej omówić szczegóły, dobrze? Pani Mario jest pani aniołem. Do widzenia. Odłożyła słuchawkę i wróciła na balkon. Pan Stefan siedział zadumany nad kartką z jej tłumaczeniem. Makaron wywrócił się do góry łapami i spojrzał na nią z dołu, jakby chciał powiedzieć – jest dobrze, nie psuj tego. Siadła na swoim miejscu. – Jakaś dramatyczna sprawa – zauważył mimochodem pan Stefan. Słyszałem okrzyki pełne grozdy, Niechcący oczywiście, ten ktoś ma tubalny głos. – To mój poprzedni pryncypał – roześmiała się Maria i opowiedziała aktualnemu pryncypałowi o kłopocie pana Pultoka. Chciałam się namówić, bo takie duże przyjęcie to dla mnie fajna robótka. nawet nie z powodu pieniędzy. Widział pan ucztę Babet? Widziałem. Niedawno w telewizji. Znakomity film. Byłem pod wrażeniem. I co? Chce im pani wyprawić taką ucztę? Coś w podobie. Dosłownie powtórzony będzie tylko szampan. Czarna wdowa. Tak, dobra, stara madam Klikopon Certain. Sama się jej przy okazji opije, bo jedną butelkę rezerwuje dla siebie. Muszę się czymś orzeźwiać podczas ciężkiej pracy. A ja się tam zdrowo namacham, proszę pana. Oczy się pani świecą. Pani naprawdę to lubi. Przyjęcia? Uwielbiam. Wyłącznie od strony kuchennej. Jak już trzeba blablać z gośćmi o niczym, umieram z nudów. Od sztucznych uśmiechów bolą mnie szczęki. Takie przyjątka robiłam, jak byłam wzorową żoną. Starałam się jak najmniej wychodzić z kuchni, ale byłam panią domu i nie wypadało mi się tak migać, jakbym chciała. Teraz będę miała dwóch albo nawet trzech kelnerów i będę ich poganiać. I jeszcze muszę panu Pultokowi wymyślić jakąś część artystyczną. Girlasy? Szansonety? nic na róże? Nie, coś z górnej półki. Od jutra zacznę szukać kwartetu smyczkowego. A Sasza by nie chciał zarobić paru groszy? Najpierw byłby z górnej półki, a jak się goście opiją, to skręci w czastuszki. Co to są, Czastuszki? Takie przyśpiewki, jedna baba, drugiej babie. Nie, one są rosyjskie. Hej, ha, dunia ma, dunia, ziewoczka, ma, ja. Hej, siup. A wie pan, że to dobry pomysł? Sasza jest bystry chłopak, to sobie poradzi. Wtedy jak dostał te kopy straszne, to właśnie śpiewał dla wytwornej publiczności. O kurczę, może jak zobaczy młodego pultoka, to go rozpozna. A może stary pultok też ksenofobii nie będzie chciał Rosjanina. To niech se sam zrobi przyjątko. Chociaż w zasadzie on ma prawo wyboru u siebie. Zobaczymy. Maryszko, a pani wie, co to znaczy pultok? Nie mam pojęcia. Pani Pultokowa mówiłaś do z węgierskiego, i że oni pochodzą w prostej linii od węgierskiej szlachty i są skoligaceni ze Stefanem Batorym. Wszystko możliwe. Ja wiem swoje. Pultok to pośląsku indyk. Coś takiego. No to klasyczny przykład Nomenomen. Mam na myśli czasownik indyczyć się, i przymiotnika może imesłów o rozindyczony. Panie Stefanie, proszę mnie nie wyciągać na opowieści o pracodawcach. Nie chciałby pan, żebym o panu opowiadała u pultoków? Oczywiście, żebym nie chciał. A mój syn się przypadkiem w odwiedziny do ojca nie wybiera? Pański syn wczoraj wyjechał do Hiszpanii. Odbierają statek i płyną do Aberdeen. Potem znowu wpadnie. Przyprowadzić go panu? Kochający ojciec skrzywił się nieco. Tylko jeśli sam, rozumie pani. Sam wyrazi taką nieprzepartą ochotę. Nie chcę, żeby było, że go zmuszam do czegokolwiek. Saszka, to jak? Przyjmiesz tę fuchę? A zrobiłaś mi jakiś tekścik? – Zrobiłam, sławno Jemorie, spodoba ci się. Mojemu chlebodawcy się podobało. Zaśpiewasz do tego kotleta, czy nie? Muszę pulldokom kogoś zaproponować. Słuchaj, Sasza, przy okazji, obejrzysz sobie młodego rasistę. Może ci się coś skojarzy. I będę mógł natychmiastowo dać mu w dziób? Muszę to przemyśleć. Mogę Cię zaproponować? Proponuj. Tylko przyślij mi tekst jak najszybciej. Zobaczymy, jak się śpiewa. Droga Maryszko, odebraliśmy naszą Lily of the Valley i płyniemy aktualnie do Aberdeen, czyli granitowego miasta. Nie jest ono wcale takie brzydkie. Może byś się tu kiedyś wybrała i sama zobaczyła. Panowie stoczniowcy w zasadzie zrobili swoje, ale co jakiś czas mamy niespodzianki w rodzaju tego, że w kabinie, czy inżyniera, wyświetlacz przekłamuje komunikaty tekstowe i muszę się doktoryzować na tym skomplikowanym przypadku. Albo szafa automatyki ma na linii L uszkodzenie do ziemienia. Chyba nie chciałabyś wiedzieć, co to znaczy, więc dam ci z tym spokój. Myślałem o ojcu. Naprawdę uważasz, że mogę go odwiedzić i on nie zacznie mnie od nowa wychowywać? bo na morzu trochę się od tego odzwyczaiłem. Dałabyś się namówić na małą wycieczkę samochodową na Mazury? Pod twoim wpływem obudziły się we mnie uczucia rodzinne, to znaczy zacząłem mieć wyrzuty sumienia. Rodziców ma się tylko jednych. Mama na pewno ucieszyłaby się, gdyby mnie zobaczyła z taką piękną dziewczyną. Jak ci idzie u Lucy, pozdrów ją ode mnie. Saszę też pozdrów. No i ojca. Chyba naprawdę do niego wpadnę po powrocie. Pozdrawiam i ciebie bardzo serdecznie. Mogę Cię uściskać? Pędzę teraz, bo ten wyświetlacz znowu zaczyna mieć własne zdanie. Muszę mu to wybić z głowy. Paweł Marinero, w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, chief inżynier na tej całej konwalijce. Albo na jakimś innym kwiatku. Cześć, Marinero. Bardzo się cieszę z powodu tych Twoich uczuć rodzinnych, co to ci wezbrały. Twój ojciec na pewno się ucieszy, jeśli nawet będzie udawał, że nic podobnego. Do mamy nie wiem, czy pojadę, zależy, jak będę stała z pracą. Dostałam teraz zlecenie na przygotowanie ekstra przyjęcia u tych ludzi, u których pracowałam poprzednio. Biorę Saszę jako element artystyczny. Może przy okazji przyjrzy się małemu rasiście i albo się utwierdzi w podejrzeniach, albo się ich pozbędzie. Żegnam cię na razie, Albo wiem też lecę do pracy. Mam dzisiaj robotę śniadaniową u Lucy. Pracuje mi się tam doskonale, a Lucy i jej rodzice są świetni. Załączam fotkę Ferdynanda Wspaniałego. Jak zdejmuje Lucy skarpetkę. Wygląda trochę jakby chciał jej urwać nogę, to dlatego, że skarpetka miała ciasna ściągacz. Oczywiście Ferduś zwyciężył. Załączam też mój ostatni tekstik dla Saszy, ciekawa jestem czy ci się spodoba. Pomyślnych wiatrów. Stopy wody pod kilem, syren delfinów i czego tam jeszcze chcesz na tym morzu północnym. Trzymaj się ciepło, Maria. Praca urodziny zanikającej Lucy okazała się przyjemna, bo ludzie byli zdecydowanie sympatyczni. Była też jednak dość wyczerpująca, bo w krótkim czasie Maria musiała zrobić stosunkowo dużo: posprzątać, ugotować, przygotować obiad na następny dzień. Nie miała więc specjalnie czasu na to, co ją bardzo interesowało na obserwację psa. Kiedy więc robiła coś w jego pobliżu, dostawała rozbieżnego Zeza, usiłując jednym okiem patrzeć na to, co robi, a drugim, co robi pies. A Ferdynand był rzeczywiście wspaniały. Miły pieszczoch, jak to Goldeny, kiedy asystował swojej pani, zmieniał się w skupionego, niezawodnego towarzysza. On rozumie słowami, wykrzyknęła kiedyś Maria, kiedy Ferdy dostał polecenie podania swej pani telefonu domowego. Słuchawka leżała na stole, tuż obok komórki. Pies przesunął nosem komórkę, która mu przeszkadzała, chwycił zębami właściwy telefon i podał pani, zanim umilkł dźwięk dzwonka. Lucy zamieniła kilka słów z kimś z uczelni i Ferdi odniósł telefon na miejsce. Żebyś wiedziała, zaśmiała się Lucy swoim srebrnym śmiechem. Wszystko rozumie. Tylko wiesz, nic od razu. Jak go dostałam od fundacji, widziałaś jego szorki? Alterii. To ta fundacja? Tak. Do nich można wystąpić z wnioskiem o przyznanie takiego psa pomocnika i wtedy albo go dostaniesz, albo nie. To zależy od wielu rzeczy. – Oni sprawdzają twoje warunki mieszkaniowe, czy zapewnisz psu opiekę weterynarza, spacery, wyżywienie, nie rozumiesz? Chodzi o to, żeby zwierzaka nie zmarnować. Potem się psa szkoli i właściciela też. Jak wróciliśmy do domu, tacy wyszkoleni, to byłam pewna, że Ferdi wszystko potrafi, a tu okazało się, że nie, że jeszcze mnóstwa rzeczy musimy się nauczyć. Wiesz, tu są konkretne warunki, konkretne potrzeby. Kiedyś miałam dla Ferdusia takiego specjalnego klikera, a teraz wszystko załatwiamy słowami. – Tak, Ferdi? – przybliżył wika. Ferdynand natychmiast przybił żółwika i usiadł, gotów do wypełniania kolejnych poleceń. Słuchaj, Lucy, posprzątałabym u ciebie, jeśli pozwolisz. Ferdy jest boski, tylko kłaki gubi. Myślisz, że mogłabym go porządnie wyszczotkować? Gubiłby mniej. Jasne, tylko zrób to tutaj, on powinien być przy mnie. No i ja muszę mieć pomoc w razie czego. W przedpokoju powinna być jego szczotka, taka dwustronna, z jednej strony metalowa, z drugiej normalna. Szczotka istotnie leżała na półce w przedpokoju. Maria zabrała się do wyczesywania złocistego futra. Ferdynand posapywał z cicha, wyraźnie było mu przyjemnie, jednak nie spuszczał oczu ze swojej pani, jakby ani przez chwilę nie przestawał asystować. Pani tymczasem otworzyła pocztę w komputerze i zaczęła odpisywać na listy. Nagle Maria z przerażeniem zobaczyła, że głowa Lucy zaczyna się odchylać w tył w jakiś nienaturalny sposób. Zanim jednak zdążyła zareagować, dziewczyna zawołała Ferdi, pomóż! Ferdynand natychmiast wyrwał się z rąk Marii Wytrącając jej szczotkę z dłoni, skoczył obiema łapami na piersi swojej pani Chwycił zębami i pociągnął zawieszoną na jej szyi tasiemkę Głowa odzyskała pion Puść, Ferdi, super! O matko, odetchnęła Maria, gdy pies chrupał swoją nagrodę Wystraszyłam się i zgłupiałam kompletnie Przepraszam cię, to ja powinnam pomóc. E tam, przecież widzisz, że dajemy radę z Ferdusiem. Muszę mu tylko mówić, żeby puścił w porę, bo inaczej mnie wyjmie z wózka. Na początku tak było, ciągnął bez opamiętania. Nogi też mi poprawia, jeśli zdrętwieją. I odróżnia prawą od lewej. Nie wierzę. Nie wierzysz? No coś ty wierzę, przecież widzę. Bardzo mądre stworzonko z niego. Bardzo. Jestem pełna szacunku dla was obojga. A bardziej dla mnie czy dla psa? Nie każ mi wybierać, oboje jesteście odjazdowi. Paweł mówił, że projektujesz strony internetowe. I przymierzam się do zrobienia doktoratu z informatyki. Właściwie to już nawet zaczęłam. Ja też się zabierałam do doktoratu z komparatystyki na Uniwersytecie w Warszawie, ale zaszły nieprzewidziane okoliczności. Lucy, czy okoliczności zachodzą? Właściwie to ja powinnam wiedzieć. Przyjmijmy, że tak. No więc one zaszły, a ja zmieniłam plany życiowe. Opowiesz mi? Może napijemy się herbaty, takiej nie z termosu, tylko świeżej zrobiłabyś? Przy tej właśnie świeżej, nie z termosu, herbacie zmieszanej przez Marię z kilku znalezionych w szafce gatunków i doprawionej odrobiną świeżej mięty – kupiła kilka doniczek z ziołami – obie młode kobiety, które poczuły do siebie sympatię, opowiedziały sobie nawzajem o własnym życiu. Ferdynand, zawiadomiony, że chwilowo ma wolne, ułożył się przy wózku Lucy i zapadł w słodką drzemkę, pogwizdując trochę przez nos. Plan pracy, ułożony skrupulatnie przez Marię na ten dzień, rozleciał się całkowicie. Lucy trochę to zmartwiło, ale Maria machnęła ręką. Nie jestem automatem, oświadczyła. Poza tym jestem wolna i niezależna. Mogę pobyć u was dłużej. Daruję sobie te generalne porządki u ciebie. Zrobię je kiedy indziej. Tylko odkurzę powierzchu i ugotuję obiad na jutro. Może chcesz się położyć? Odpoczniesz trochę. Pomogła Lucy przenieść się na łóżko, a sama zabrała wreszcie do pracy. Lucy zasnęła, a wtedy jej wielki złocisty opiekun, wysoko podnosząc łapy, wspiał się na łóżko, przekroczył śpiącą i spokojnie ułożył się tuż obok niej, z pyskiem na jaśku. To znaczy, że znalazłaś sobie przyjaciółkę, orzekła Lila, kiedy Maria wyjaśniła jej powód swojego spóźnienia. Bardzo się cieszę. My, oczywiście, też jesteśmy Twoimi przyjaciółkami, ale młoda kobieta powinna mieć kumpelasie w swoje wieku. Szkoda, że ta cała hanka okazała się niezrównoważona. Musimy kiedyś zarządzić piknik w stolcu. Tu starsza pani zachichotała nieopanowanie jak zwykle, kiedy wymawiała tę nazwę. Niech się dziewczyna wytarza na łonie natury. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.